Hej, hej, moi drodzy, w ten deszczowy, kwietniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Zapraszam Was na bukowe newsy tygodnia, czyli porcję wiadomości, ciekawostek i ploteczek ze świata literatury. Zaczynamy od corocznych wieści o stanie czytelnictwa w Polsce. Według raportu Biblioteki Narodowej tylko 37% Polaków przeczytało w zeszłym roku chociaż jedną książkę. A 10% tej liczby stanowią ci, którzy przeczytali 7 albo więcej tytułów. Co więcej, z badań wynika również, że coraz mniej osób kupuje książki i jednocześnie coraz mniej osób korzysta z bibliotek. A jeśli chodzi o najpopularniejszych autorów, to topowa trójka to Henryk Sienkiewicz, E.L. James i Paula Hawkins. Akurat osobiście jestem dość sceptycznie nastawiona do tego typu raportów i badań, ale jest to tego typu ciekawostka, która zawsze wzburza krew w czytelniczym świecie. Koniecznie dajcie mi znać, co wy też o tym myślicie. A teraz, kochani, czas na tegoroczną Nagrodę Pulitzera. To prestiżowe wyróżnienie trafiło do pisarza Colsona Whiteheada za powieść Kolej podziemna, która w tym roku, bo 14 czerwca, pojawi się w Polsce nakładem wydawnictwa Albatros. Jestem ogromnie ciekawa tego tytułu, dlatego że on za oceanem wywołuje nie lada kontrowersje ze względu na luźne wykorzystanie faktów historycznych. Przeczytamy, zobaczymy. A teraz czas na finalistów Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za tegoroczny reportaż. Finałowa piątka prezentuje się tak i jest to Głód Martina Caparrosa, Deli Rany das Gupty i Wojna umarła, niech żyje wojna. Oraz dwa polskie reportaże, czyli Żeby nie było śladów i Bieżeństwo 1915. Sama tym razem trzymam mocno kciuki za Głód Martina Caparrosa, który jest reportażem totalnym, bardzo ważnym, ogromnie Wam polecam. A teraz coś dla fanów Stephena Kinga. Tak oto prezentuje się okładka do najnowszej powieści króla horroru i jego syna Owena Kinga, powieści Sleeping Beauties, o której Wam niedawno opowiadałam. Jestem ogromnie ciekawa, ale okładka prezentuje się naprawdę pięknie. A na koniec, kochani, Samantha Shannon w Polsce. Już jutro w Warszawie pierwsze spotkanie z autorką serii Czas Żniw, a w najbliższy weekend na Pyrkonie w Poznaniu. To kto z Was będzie? A teraz czas, kochani, na mini Q&A. Ogromnie, przeogromniaście dziękuję Wam za wszystkie pytania. Oczywiście zachęcam Was do zadawania pytań przez cały czas. Tym razem wybrałam 3 Wasze pytania. Na kolejne odpowiem w następnych filmikach. Nie krępujcie się, piszcie, pytajcie, będę odpowiadać. Czy myślała kiedyś Pani o napisaniu własnej książki? Tak, myślałam o napisaniu własnej książki, ale w ogóle pisanie i wymyślanie własnej fikcji to jest na razie w sferze planów na przyszłość. I oczywiście myślę o tym, żeby to było w mojej domenie, czyli domenie horroru albo thrillera. Jaka jest Twoja znienawidzona książka? To jest tak, że ja nie mam takich aż negatywnych emocji względem książek, ale pamiętam, że bardzo, bardzo nie podobała mi się Historia Lizzie Stephena Kinga, którą do dzisiaj uznaję za najgorszą książkę króla horroru. I na koniec, ile czytasz tygodniowo książek, ile czasu dziennie czytasz? To jest tak, że to wszystko zależy. Z tego co zauważyłam, to tygodniowo czytam 2-3 książki, czasami 4, ale to już jest absolutna anomalia. Ile czasu dziennie? Tego nie liczę, ale powiem Wam, że wykorzystuję każdą wolną chwilę na lekturę. Czytam gotując, czytam w kolejce w sklepie, czytam na telefonie, słucham audiobooków, no i oczywiście czytam też przed snem. I to wszystko na dziś. Kochani, raz jeszcze ogromnie Was zachęcam do zadawania pytań do Q&A, będę na nie systematycznie odpowiadać. Ogromnie zapraszam Was też do śledzenia mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Zaglądajcie też na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!